pomarańczy, ponieważ to białe, co tutaj jest, myśmy specjalnie przygotowali jedną źle obraną, to białe, co tutaj jest, jest gorzkie. Zatem trzeba nożem ściąć całą skórkę tak, by nic z białych części nie zostało. Pokroiłem pomarańcze na cząstki. Teraz to, co jest tutaj, wciskam do miski, a łapy mam czyste, obiecuję. Ponieważ sok z pomarańczy będzie również elementem sosu winegret. To będzie winegret pomarańczowo-cytrynowy. Tak jak robi się majonez, wlewać stopniowo i wtedy otrzymamy, proszę Państwa, nie ma sensu tego, drodzy Państwo, kroić nożem, wystarczy to po prostu dłoni. No nie można kroić nożem, wiesz. No pewnie. Zaczynają się tam uszklenia, witaminy, tak. Który ma rdzewne ostrze, bo wtedy posmak metalu mamy w sałacie. Ale mamy takie ceramiczne, no jakby. No właśnie, jeśli już to ceramiczne. Teraz tak, cząstki pomarańczy, wcześniej obrane. Starałem się, by były ortodoksyjnie pozbawione tych białych, gorzkich części. Więc zaraz Państwu pokażę, jak to się robi. No to jest banalnie proste. Odcinamy od pomarańczy spód, tak ją stawiamy i ścinamy wszystko, wszystkie białe cząstki. Musimy mieć ostry nóż, właśnie w ten sposób. O. Nie obieramy tak tradycyjnie, jak się obiera pomarańcz, ponieważ wówczas zawsze tej białej skórki będziemy mieli troszeczkę. Teraz rozkładamy tutaj cząstki pomarańczy.